Kontynuujemy rozważanie na temat tego, że małżeństwa są zawierane w niebie, małżeństwa są robione w niebie. Pytanie jest takie, czy potrzebny jest nam ślub? Istnieje coraz większa tendencja do uważania małżeństwa za staroświeckie. Czy to naprawdę ma znaczenie, jeśli decydujemy się na wspólne życie, nawet jako środek tymczasowy, aby sprawdzić, czy dobrze się dogadujemy na tyle, by wziąć ślub? W niektórych krajach rzeczywiście prawa nie tylko uznają to nieregularne życie rodzinne, ale zachęcają do niego. Niektóre pary stwierdzają, że są w lepszej sytuacji finansowej, jeśli są zarejestrowane jako dwie osoby niezamężne, nawet jeśli osobiście uważają się w jakiś sposób za małżeństwo. Na najniższym poziomie ten rodzaj związku jest tak luźny, że nie daje żadnego bezpieczeństwa żadnemu z partnerów. Zbyt łatwo jest zmęczyć się sobą i odejść z kimś innym, a to może się powtarzać w nieskończoność. Na nieco wyższym miejscu są dzieci z takiego związku, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji nawet w tych tak zwanych oświeconych czasach. Jeśli rodzice są tak luźno związani ze sobą, to jaką szansę ma dziecko na szczęśliwe i bezpieczne życie? W Biblii wielokrotnie widzimy, jak dzieci urodzone poza małżeństwem pozbawione są praw obywatelskich. Tak widzimy to w Księdze Powtórzonego Prawa, Księdze Drugiego Prawa, 23 rozdział, 2 werset. A także w dziedziczeniu są pokrzywdzone, co widzimy w Księdze Rodzaju, 25 rozdział, 6 werset. Bracia Jeftego jasno wyrazili swoje uczucia w tej kwestii, chociaż nie mieli nic przeciwko późniejszemu zaakceptowaniu jego biegłości jako przywódcy wojskowego. W historii Rut otrzymujemy zachwycający obraz szczęśliwego małżeństwa. Rut pochodziła z dalekiego kraju i nie miała własnych praw, lecz jej teściowa skontaktowała ją z bogatym krewnym, który był w stanie przywrócić rodzinie jej majątek. On już wcześniej obserwował spokojne zachowywanie się Rut, jak również jej wierną uwagę wobec Naomi i to Naomi, która była jej teściową. Także gdy przyszło do uczynienia jej swoją żoną, nie miał żadnych wątpliwości, że to był boski wybór. W ostatnim rozdziale tej małej księgi, księgi Rut, czytamy, jak Boaz zadbał o to, aby całe miasto wiedziało, że odkupił dziedzictwo i że wziął Rut za żonę. Nie szczędzono wysiłków, aby ta transakcja została poświadczona zgodnie z prawem żydowskim, a nawet ludzie, którzy stali obok i potwierdzali transakcję, wymówili błogosławieństwo dla szczęśliwej pary. Niech Pan sprawi, aby kobieta, która wejdzie do Twego domu, była jak Rachela i jak Lea, które to dwie zbudowały dom Izraela. Następnie czytamy, że Boaz wziął Rut i została jego żoną, a gdy wszedł do niej, Pan dał jej począć i urodziła syna. Jak wiemy, syn ten miał być przodkiem Dawida, jak również naszego błogosławionego Pana według ciała. Tak więc najmniejsze, co powinniśmy zrobić, to dostosować się do prawa kraju, w którym żyjemy i zobaczyć, że jesteśmy legalnie zarejestrowani jako mężczyzna i kobieta, jako mąż i żona. To jest bardzo ważne, żeby być legalnie po prostu małżeństwem. Niektórzy mogą uważać, że to wystarczy, ale dla wierzących jest o wiele lepiej, jeśli jest to możliwe, jeśli możemy dać naszym braciom i siostrom możliwość modlenia się z nami i polecania nas Panu. Jaka to może być szczęśliwa okazja? Nasz Pan, jak przypomina nam standardowa przysięga małżeństwa, dokonał swego pierwszego cudu na weselu w Kanie. Nie wiemy, czyj to był szczęśliwy dzień, chociaż niektórzy mają pomysł, że mógł to być Natanael, o którym czytamy w poprzednim rozdziale, a który z pewnością pochodził z Kany, który zaprosił Pana na swoje wesele. Ktokolwiek to był, możemy być pewni, że był zachwycony, gdy mistrz ceremonii powiedział mu, że zachował dobre wino do końca. Czytamy, że Jezus został zaproszony i jego uczniowie. Jest to szczęśliwy dzień, w którym
Przyrzekamy sobie wzajemnie naszą miłość i wierność, świadomi, że czynimy to w obecności naszego Pana i tych, którzy są Jego własnością. Ten dzień jest pierwszym dniem nowego wspólnego życia, po którym, jak Pan pozwoli, nastąpi jeszcze wiele dni szczęśliwego życia domowego, którym jedną z największych radości będzie okazywanie gościnności. Dom, w którym Pan jest czczony, będzie miejscem, w którym szczególnie mile widziani są domownicy wiary, czy to na filiżankę kawy, czy to na dłuższą wizytę. List do Hebrajczyków 13 przypomina nam, że wielu, okazując gościnność, zabawiało aniołów bezwiednie. Nawet gdy jesteśmy sami, każdy posiłek może być czasem społeczności, jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 4:4-5. Każde stworzenie Boże jest dobre i nie ma czego odmawiać, jeśli jest przyjmowane z dziękczynieniem, bo jest uświęcone Słowem Bożym i modlitwą. Gdy dzieci rodzą się w takim domu, gdzie modlitwa i czytanie słowa towarzyszą każdemu posiłkowi, tworzy się podstawa do konsekwentnego życia chrześcijańskiego. Oczywiście każde dziecko musi mieć osobistą wiarę w Pana Jezusa. Bóg nie ma wnuków. Rodzice nie mogą wierzyć za swoje dzieci. Niemniej jednak dobry zwyczaj jest zaszczepiany od najmłodszych lat, a podtrzymywany przez modlitwy rodziców jeszcze przed ich narodzeniem. Możemy ufać, że Bóg wszelkiej łaski przyprowadzi je do siebie w swoim czasie. Jak długo powinno trwać małżeństwo? Nie jest to jedyny okres w historii, kiedy mężczyźni traktowali małżeństwo lekko, ale wydaje się, że słowo rozwód, które kiedyś ledwo odważyliśmy się wymówić, jest teraz nie tylko mówione, ale i praktykowane nawet przez wielu wierzących. W rzeczywistości dla wielu słowa z Filipian, 3:19, których chwała jest w ich hańbie, może być trafnym opisem. I to jest masakra. Wiemy, że mężczyźni zaczęli nawet w czasach Starego Testamentu zaczęli działać, aby umieścić żonę i oddalić żonę, umieścić żonę wśród obcych i oddalić żonę dla błahych powodów, a tam są aluzje w prorokach do niewiernych żon, ale nie ma wątpliwości, że to było daleko od intencji Boga dla rodzaju ludzkiego. Dokładnie tak się niestety dzieje. Choć wiemy, że niektórzy mężowie w czasach Starego Testamentu oddalali żony dla błahych powodów i też są aluzje w zapisach proroków do niewiernych żon, ale nie ma wątpliwości, że nie było to wolą Bożą, że to było daleko od intencji Boga dla rodzaju ludzkiego. List do Rzymian, 7 rozdział, zaczyna się od słów: czy nie wiecie, bracia, bo mówię do tych, którzy znają prawo, jak to prawo panuje nad człowiekiem, dopóki żyje? Albowiem kobieta, która ma męża, jest związana prawem ze swoim mężem, dopóki on żyje. Ale jeśli mąż umrze, jest uwolniona od prawa swego męża. Jeśli więc, póki żyje jej mąż, wyjdzie za mąż za innego mężczyznę, będzie nazwana cudzołożnicą, ale jeśli jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, także nie jest cudzołożnicą, choć wyszła za mąż za innego mężczyznę. Tak mówi nam Słowo Boże również w pierwszym liście do Koryntian, 7:39. Pismo Święte wprowadza ważną duchową zasadę, która nie jest naszym obecnym tematem, ale zasada ta opiera się na boskim nacisku na trwałość małżeństwa. Gdy faryzeusze pytali Pana o legalność rozwodów, On od razu nawiązał do stworzenia człowieka, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i rzekł: z tego powodu opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Potem dodał: co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Gdy oni uparcie
kusili naszego Pana, zwracając uwagę na przepis Mojżesza dotyczący oddalenia żony, on powiedział im wyraźnie, że Mojżesz z powodu zatwardziałości serc waszych pozwolił wam oddalić żony wasze, lecz od początku tak nie było. Musi być wielu dzisiaj, którzy mówią, jak niektórzy z uczniów przy innej okazji. Trudna to mowa, któż jej słuchać może? Słowo Pańskie jest jasne i wyraźne, i to do nas należy posłuszeństwo. Przemawiając do Izraela przez proroków, Bóg często posługiwał się obrazem małżeństwa i niewierności żony, aby pokazać tragizm jakiego i takiego zachowania, jakiego dopuścił się Izrael. Ozeasz oczywiście jest jednym z najbardziej uderzających przykładów. Prorok ten musiał przejść przez straszne doświadczenie posiadania żony, która się po prostu zajmowała zdradą. Tak, Ozeasz, ten prorok, musiał przejść przez straszne doświadczenie posiadania żony, która była mu niewierna, a to odnosi się do niewiernego narodu Izraela, dla którego Bóg uczynił tak wiele. Ich jedyną odpowiedzią było opuszczenie go i zwrócenie się do bożków, narodów otaczających ich. Również w Izajaszu, 54 rozdział, 5 werset, Bóg używa tego samego obrazu. Stwórca twój jest mężem twoim. Nic dziwnego, że był zasmucony, gdy jego lud poszedł, jak powiedział, za innymi kochankami. Jeremiasz używa tej samej figury w 3 rozdziale, 14 werset. Nawróćcie się, o dzieci wszeteczeństwa. Przetecznictwa, mówi Pan, bo jestem wam mężem.